Witamy wszystkich serdecznie. Cześć Wam. Kochani, odzywamy się do Was, ponieważ ostatnie walizki spakowane, wszystko już zaniesione do auta i ruszamy w drogę, ruszamy w podróż, a mianowicie jedziemy do Chorwacji i to, uwaga, samochodem. Dla tych, którzy nie byli w Austrii. Kurde, szkoda, że nigdy kamera tego nie oddaje, ani aparat tego nie oddaje, a tu tak jest tutaj pięknie. No, widoczki są niesamowite. Dzień dobry, słuchajcie, właśnie musieliśmy godzinkę, kurde, się zdrzemnąć w samochodzie, bo przeleciliśmy całe Czechy. Trochę Austrii. Już końcówka Austrii, dojeżdżamy do granicy ze Słowenii. No i już nad ranem byłem taki zmęczony o godzinie 5, że po prostu musiałem godzinkę jakoś próbować się przespać. A tam prawie się nic nie przespałem, ale zawsze trochę oko zmrużyłem, no i lecimy, zaraz mamy Słowenię i później Chorwację, także zobaczymy, jak to dalej będzie. A takie tutaj widoki są. Mały widoczek, jak wygląda Słowenia. Nic w ogóle o tym kraju wcześniej nie widziałem, nie słyszałem. Mogę Wam tylko powiedzieć, mają bardzo ładne drogi mają i pięknie tutaj, piękne tereny. Widać góry, widać dużo lasów. Naprawdę ładnie to wygląda. Także możecie sobie zobaczyć, jak wygląda krajobraz Słowenii. Minęliśmy Słowenię, wjechaliśmy do Chorwacji. Jakiś czas temu pan na granicy chciał od nas paszporty, dowody. Nic więcej nie chcieli, ale widzieliśmy, że kolejka na powrocie to była chyba z 10 km na wyjeździe z Chorwacji. No i nie przesadzamy, naprawdę. Myślę, że nawet mogło być ponad 10 km. Tak, także było tyle ludzi na tej kolejce, że szok. I Wam powiem, że jesteśmy tak zmęczeni, że przechodzi to ludzkie pojęcie. Naprawdę ta droga daje w kość. No, słuchajcie. Właśnie wróciłem, byłem auto odstawić na parking. Jesteśmy zajechani. Asia już zdążyła wykąpać Natana. Zaczynamy jutro pierwszą część, bo po prostu dzisiaj cały praktycznie dzień poświęciliśmy na dojazd. I Wam powiem szczerze, jest masakra. Mamy świetną pogodę, przejaśniło się momentalnie, wyszło słońce, wygląda to naprawdę super. No idziemy sobie zobaczyć na miasto Rijeka, lokalne miasto, trzecie największe miasto w Chorwacji. Jednak trochę turystów, ale widzimy też dużo właśnie Chorwatów, którzy sobie zajadają tutaj pyszne jedzonko. Bardzo podoba nam się to miasto. Jest tutaj przyjemnie. O, kawki się napijemy. To zaraz gdzieś pójdziemy po kawkę. O, zobaczcie, jak tutaj fajne te budyneczki są, co nie? Zawsze to jest taki klimacik.
całe miasto i to powiemy Wam szczerze, że jest tutaj kilka takich zabytkowych budowli, można sobie to pozwiedzać, można sobie pospacerować takim długim, taką długą starówką. Jest dużo restauracji, barów, mamy ładną pogodę. Idziemy teraz zobaczyć taki port, bo to jest miasto portowe. Idziemy zobaczyć ten port, no i tyle, popatrzymy sobie, nie, co tam jest ciekawego. No i dotarliśmy do portu, on się ciągnie w tamtą stronę. No słuchajcie, to jest ogółem taki port typowo przemysłowy, także z tamtej strony bodajże są kontenerowce. To jest takie bardziej chyba przemysłowe miasto chorwackie. No i widać, że tutaj po prostu też przypływa dużo jachtów. Ładnie to wygląda, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, dzisiaj poświęcimy sobie pół dnia na to miasto i koniec. I plażowanie nas czeka. I ewentualnie wieczorne jakieś restauracje, także no tak to tu wygląda, super. Ale fajnie widać, ale tak, jak rybki patrz pływają. Dalej, patrz w głąb. No. Wow, jak to ładnie ja wygląda. Ja będę teraz Galisia pytali chyba też jak. Ale ty, fajne. Co to za makrele? Nie, co to za rybki? Ale jak one wyglądają dziwnie. No. Chyba to są jakieś małe rekiny na to. Pływają Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your godforsaken right to be love, 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 love. Właśnie wyszliśmy z hotelu, jest piękna pogoda. Naprawdę zrobiła się super pogoda i bierzemy, kurde, nasze leżaki. Niezawodne, podkreślam, niezawodne leżaki. Używamy które mamy już tyle wszędzie, lat. I w Polsce, i gdzie się tylko da. Co z parasolką? Nie, parasolki nie bierzemy. Tak? I ten, no i lecimy na plażę. Dzisiaj mamy w planach zwiedzić jedną plażę, która tutaj jest niedaleko. Podjedziemy nad nią autobusem takim podmiejskim. Natanek? Nie, na plażę. Natanek, gdzie jedziemy teraz? Na plażę. Na plażę? Co, cieszy się? Tak. Tanek, a lubi się jeździć tymi autobusami lokalnymi? Tak. Zawsze jeździliśmy, co nie? Na Malcie. Gdzie nie pojedziemy, to autobusami jeździmy, co nie? Tak. Fajnie, nie ma to jak podróżować autobusami lokalnymi. Po drodze na plażę mamy taki taras widokowy. Ale petarda. Wow! Nieźle, co nie? No i tu mamy po drodze takie ładne widoczki. Słuchajcie, w ogóle to jest kawałek, to było jakieś 1,5 km od centrum. Także bardzo blisko. No, autobusem podjechaliśmy i już widzę te super widoczki. Asia, to jest tutaj. Niezawodne leżaczki gotowe.
kochani, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego dnia, z tej plaży. Bardzo wypoczęliśmy. Cały dzień tutaj spędziliśmy w sumie, nie? Tak. Pogoda dopisywała i no rewelacja. Ostro się kurde przypaliłem, ale dwa dni na tej plaży. Mega fajny klimacik, także opuszczamy już tą plażę i więcej tu już nie będziemy wracać i od jutra zaczynamy zwiedzać inne miejsca, także pozdro.